z nowym rokiem. Nowym krokiem. Przeanalizujemy ten stary rok. Samartę było najbardziej liberalną wyspą. Znana wyspa z najsłynniejszego na świecie lotniska. Cały ruch wieloryb przykierował na mnie. Chciałaś mieć wieloryba blisko. Chciałam. Ja myślałam, że ty płacisz jakieś niezłe pieniądze u kosmetyczki za taki piernik. Piaskowanie twarzy. Zrobiliśmy najgrubszą podróż mojego życia. No, na Atlantyku się naprawdę działo. No, jak my to robimy, że my tak się lubimy i nie gryziemy się po tylu latach, no więc jesteśmy świadomi jak tego. W ogóle szamański DJ, nie wiem jak przyszedłeś z tematu. Szamański DJ. Uważajcie, jak spełniacie życzenia kobiet, bo można w łeb później dostać. Remont, tak. Dźwig, o matko. Musisz to zobaczyć. Masakra, 20 metrów w górę nasz dom fruwał. Co dalej, tak? Kiedy wracam na wodę, tak? Oto na koniec puścimy wam specjalny koncert Phil Collins. Z nowym rokiem. Nowym krokiem. Nowym krokiem. Już ten standardowy pocałunek. Znucił ci się? Nie znucił. Czy chcesz mi powiedzieć, że jesteś nudny? Że jestem nudny? Nie, absolutnie. To jest jakaś rutyna, ale czasami coś nowego. To wymyślaj coś nowego. Dobra, działamy. To jak? No to jedziemy. Analizujemy ten stary rok. To jedziemy. To analizujemy ten stary rok. Tak, przyszedł czas na małe podsumowania. Dzień dobry. Witamy, kochani. Dzień dobry. Czego generalnie nie robimy, ale stwierdziliśmy, że no dużo pytacie, w ogóle co tam się dzieje, troszkę u nas też się dzieje, więc stwierdziliśmy, że tyle się działo w tym ostatnim roku, że no trochę, można powiedzieć, grzech byłoby nie powspominać, co tam się działo, bo było dużo przygód. Historii strasznych, groźnych, przepięknych. No i sami chcielibyśmy taką wrócić do stycznia. No tak, jakby trochę poprzednia galaktyka. I tak jak Ania mówiła, że my się generalnie jakichś takich ramek czasowych nie trzymamy, dla nas nie ma większej różnicy, czy to jest poniedziałek, czy piątek, czy coś, ale jest fajna okazja, żeby właśnie o tym pogadać. No bo tym bardziej, że było dużo, dużo pytań. W ogóle bardzo dziękujemy. Słuchajcie, mamy, nie wiem, co 2000 komentarzy ponad w tym momencie. No i w ogóle dziękujemy za zainteresowanie, bo kanał generalnie oszalał. Krótko mówiąc, w 2 tygodnie zrobił 1 miliona wyświetleń. Także dziękujemy wam, kochani. No i to jeszcze w starym roku. Dobra. To co? Rok w pigułce. No rok w pigułce. No tak, nasz rok Zaczęliśmy rok od tego, że przepłynęliśmy z Martyniki na Samartę, nie? Tak, tak. Pierwszy raz. Mimo, że nie mieliśmy tam popłynąć, tak przez przypadek. Okazało się, że taki przypadek był, że zostaliśmy potem tam na parę miesięcy. No i okazało się, że był to doskonały wybór, biorąc pod uwagę sytuację, która panowała na świecie a propos pandemii i różnych tych wszystkich spraw. Okazało się, że Samartę było najbardziej liberalną wyspą, jeśli chodzi o turystykę. I można by powiedzieć, że było tam praktycznie normalnie, prawie normalnie. No znaczy prawie przez cały czas latały normalnie samoloty zarówno ze Stanów, jak i z Europy i wszyscy przylatywali, testowali się i generalnie całkiem fajnie sobie tam spędzali czas na urlopach. I jakoś knajpy były otwarte. Było w porządku. Tak, więc tak można było poczuć, czyli można było poczuć ten taki stary ład. Tak. Stary ład. Tutaj nie, uważaj z tymi, wiesz. Ładami. Bo ty słyszałem, że jakiś ład tutaj się szykuje. No tak, Samartę. No tu jest, może tak parę zdania o tej wyspie, bo to jest taka ciekawa historia, że no to jest wyspa francusko-holenderska, więc wyspa jest podzielona na pół i jest taka ciekawostka, taka legenda, jak to się stało, że wyspa została podzielona i jak w ogóle doszło do tego, że ta kreska została, w jaki sposób została po prostu porysowana. I okazało się, że podobno wzięli wiele lat temu dwóch maratończyków i postawili ich z jednej strony wyspy i oni po prostu ruszyli pieszo dookoła i w punkcie, w którym się spotkali, to był drugi punkt, gdzie potem przerysowali kreską wyspę. I taka jest historia, jak Francja i Holandia po prostu się podzielili Samartę, czyli świętym Marcinem.
No. To chyba było najbardziej kluczowy bieg w historii świata. Chyba tak. No, ciekawe, czy nie musieli w pewnym momencie płynąć, by tam przez chaszcze, zatoki, to może łatwiej by było płynąć. I kto pilnował, że idą tak naprawdę brzegiem, czy nie robią skrótów, nie? No właśnie, no. Więc taka jest historia, więc bardzo ciekawe, że ta granica jest taka tutaj, nawet nie, przejeżdża się na drugą stronę i nagle nie ma internetu, tam to są takie... Słuchajcie, w ogóle wyspa jest niesamowita, bo ona ma co tam, nie wiem, tam za 20 kilometrów, może na 15 czy 20 też, no niewielka wyspa, no generalnie no nie jest to kawał lądu, a jest tam 129 nacji z całego świata żyje, a jest kilkanaście tysięcy ludzi chyba w sumie mieszka. Coś takiego. Nie pamiętam dokładnie liczby, ale wiem, że tyle nacji właśnie, to mnie kompletnie zaskoczyło. I faktycznie to się czuje, bo mieliśmy tam, poznaliśmy naprawdę kilku fajnych ludzi z całego świata i przeróżne rzeczy żeśmy z nimi robili, między innymi też wkręciłem się w granie z jakąś tam lokalną ekipą muzyki, tak, więc było całkiem jeśli wesoło. Jeśli nasze wideo dzisiaj nie będzie bardzo długie, to na koniec puścimy wam specjalny koncert Phil Collins Bartek na Hęgu, więc oglądajcie do końca, bo jest naprawdę super. Dźwięk sorry nie jest, bo wtedy miałam rękę złamaną i kręciłam lewą ręką przez te 4 minuty i po prostu całą siłą, pamiętam, trzymam mój bicep, żeby tylko wytrzymać do końca, ale naprawdę jest warto. No. Dała rada. Tak. Co jeszcze było z takich hitów pobytu na Saint-Martin? To jest to, że... Przepraszam, tak? Muszę ci przerwać, bo przecież pamiętajcie, że Saint-Martin to jest przede wszystkim znana wyspa z najsłynniejszego na świecie lotniska. Tak, czyli miejsce, gdzie jest słynne Maho Beach, czyli plaża, przy której lądują samoloty i tam właśnie na głowie te wszystkie piasek w twarz po prostu. Tak. Tutaj wrzucamy scenkę, którą sami sfilmowaliśmy, tak? Tak, czyli towarzystwo trzymające się płotu za tym, za odrzutem z odrzutowca startującego. No jeszcze generalnie tak, no ten, jeśli ląduje samolot, to jest w ogóle fajnie, bo naprawdę super jest efekt, ale jak startuje i ten piasek wali w twarz i to jest po prostu z taką, to jest normalnie piecze w twarz i wszyscy się wystawiają swoje ciała na takie piaskobicie, więc zastanawiam się w ogóle, o co tu chodzi. Ja myślałem, że ty płacisz jakieś niezłe pieniądze u kosmetyczki za taki peeling. Piaskowanie twarzy. A tam to jest za darmo. To jest takie, może tak. No, tylko że ja słyszałem, że po takim zabiegu kosmetycznym to później przez parę tygodni wyciąga się piasek z różnych miejsc. Z kieszeni na przykład. Noza. Dobra. Słuchajcie, wieloryby. No, tak. Marzyło nam się zawsze, żeby popływać z wielorybami. Raz nam się udało tak troszeczkę cichaczem na Kanarach 7 lat temu, a tym razem to tak w ogóle prosto z mostu. Okazało się, że były gdzieś tak z kilometr od nas i popłynęliśmy momentalnie, wskoczyliśmy do pontonu i poleciliśmy tak na zatokę między główną wyspą, a taką małą wysepką, przy której akurat staliśmy, Tintamarre, i to było bajeczne. Bajka. To prawda, więc historia trochę... Tak. No dwie historie takie, że po pierwsze Bartek przez jakiś moment byśmy nie popłynęli na te wieloryby, bo Julian stwierdził, że się boi i wszyscy go przekonywali absolutnie wszystkim możliwym, lodami, bajkami. On się tak bał, musiałam dopiero go przekonać, że to będzie naprawdę malutkie wielorybki, jak i takie dzieci. Dopiero 17 metrów, także spoko, malutki wielorybek. A potem Bartek mnie zostawił tam na środku tej zatoki i pontonem odjechał z dzieciakami i po prostu przekierował ruch wielorybi. Nie wiem, chyba się nauczył na pasie startowym to. Cały ruch wielorybi przekierował na mnie i po prostu ja byłam generalnie, dostałam prawie zawał serca nam na miejscu. No ale przecież chciałaś mieć wieloryba blisko. Chciałam, ale to więc, był taki więc spontan. Słuchajcie panowie, uważajcie, jak spełniacie życzenia kobiet, bo można w łeb później dostać. Prawda, bo to był taki mega spontan, bo naprawdę już przez parę miesięcy wiedzieliśmy, że jest ten okres taki, że te wieloryby tam są i to był ten moment, że nawet nie myśleliśmy o tym, po prostu wskoczyliśmy do wody, potem z kamerą do wody i te dwa wieloryby z małym pływały koło nas i to po prostu dopiero w ogóle, jak już byłam w tej wodzie, zdałam sobie sprawę, że o kurde, przecież te wieloryby mają prawie 20 metrów. Zaczęłam wtedy szybko myśleć o tych statystykach i myślę, ups, jedno takie chlupnięcie płetwą i nie wiadomo, co będzie ze mną, nie? Ale one tak się powolutku, tak cudnie, majestatycznie przesuwały, słuchajcie. No, damy parę ujęć, nie? No, damy, nie będziemy świnie, nie? Nie, damy. Dobra. Słuchajcie, to nie ma o czym gadać, po prostu zobaczcie.
Ty jesteś autorem dwóch złamań w tym roku. No tak, ten rok to dwa złamania. Właśnie pierwszy to był na Samartę. Właśnie złamałam prawą rękę i ile to było? Bijąc męża. Bijąc męża. 5-6 tygodni byłam właśnie wtedy wyautowana ze wszystkich możliwych prac. Choć co prawda lewą ręką potrafiłam też dużo zrobić. Także kara losu. Tak, próbowałem jeszcze tą lewą ręką bić, ale już się nie dałem. Już byłem czujny tym razem. Teraz mam na koniec roku złamaną łękotkę. Ale podobno sprawdzałam się w Wikipedii, że łąkotka i łękotka jest tak samo dobrze powiedziane. Tak? Tak. A łęka i łąka? To my się pasiemy na łęce. Więc jak nigdy przez całe życie, no kiedyś tam nogę złamam, ale właściwie ten rok to taki w ogóle jakieś takie dziwne historie. No i co? Ostatniego dnia no i zaczęliśmy, wtedy podjęliśmy decyzję, że płyniemy do Polski na remont naszej poli. Tak, znaczy długo, wtedy, w sensie długo, na początku roku, tak, nie? Tak, to był aż do lutego tak zastanawialiśmy się, bo to była taka bardzo ważna decyzja, czy płynąć do Polski, tak, czy nie zostać na Karaibach, bo też nie było wiadomo, co będzie na świecie się działo. No ale jak w końcu stwierdziliśmy, że płyniemy, jak spojrzeliśmy na skalę tego, co musimy zrobić z łódką, to stwierdziliśmy, że opłaca się płynąć przez cały ocean, a jeszcze musieliśmy do tego dodać fakt, że nie widzieliśmy rodziny przez 2 lata, że też fajnie by było trochę pobyć w Polsce, zjeść bigos, ucałować starych znajomych, pobyć trochę z rodzinką więcej niż kilka dni, to co trenowaliśmy przez ostatnie 7 lat. No i tak w sumie suma summarum, jak żeśmy te wszystkie argumenty wrzucili do jednego wora, to wyszło na to, że on waży na tyle, że opłaca się zrobić tą prawie 10 tysięcy kilometrów podróż, tak? No i właśnie, i to jest kolejny punkt, nie? Zrobiliśmy najgrubszą podróż mojego życia non-stop na łódce, no i zdecydowanie tej łódki, tak? No bo odwaliliśmy prawie 5 tysięcy mil, co prawda nie kompletnie non-stop, bo zatrzymaliśmy się we Francji, nam się lekko nieco ukręcił ster, ale żeśmy go szybko naprawili i popłynęliśmy dalej. To nie było tak źle. Więc ten Atlantyk, oczywiście no, skreśliłem go tu w dwóch zdaniach, a tak naprawdę sytuacja jest na film pełnometrażowy i to nie jeden, co zresztą powstaje. I kochani, uwaga, to jest trochę autoreklama, kryptoreklama i product placement, ale tak naprawdę to patroni nasi już dostali dostęp do surówki, czyli takiego prawie niezedytowanego materiału i na razie z 2 tygodni mamy ponad 2 godziny materiału z pierwszych 2 tygodni i oni już to mają dostępne od tygodnia, mogą sobie oglądać wszystkie hece, gagi i tak dalej bez jakiejś specjalnej obróbki. No, bez cenzury. Minimalnie, no bo jednak mimo wszystko jest to na YouTubie, więc musimy się pilnować, żeby jakichś tam ekstremalnych sytuacji nie było. Ale wiecie, tak jak my to lubimy, bez cięć, tak? Czyli, znaczy wiadomo, tam są cięcia, no bo to jest dużo dłuższy film, ale generalnie staramy się nie ciąć fajnych rzeczy, tak? No więc to jest ten Atlantyk, tak? Na Atlantyku się naprawdę działo, no i to była gruba historia. Naprawdę fajna ekipa płynęła. Czadowa. Pokaż nam, Jacku, trójkąt bermudzki. Tu jest trójkąt bermudzki. Ten trójkącik, który widzicie na Marsie, to jest trójkąt bermudzki. I będę tej tezy bronił do upadłego. To mówiłem ja, Jacek Piotrowski. Znalazł trójkąt bermudzki. Brawo, Jacku, brawo. Wdzięczny jestem naprawdę tej ekipie. Że nie popłynęłam. że nie wysiedli w paru miejscach, bo było parę niezłych akcji, ale jakoś zawsze szybko zwołaliśmy konsylium, wrzuciliśmy wszystkie głowy do kupy i popłynęliśmy dalej, znajdując rozwiązanie. Też było dużo pytań od Was na temat tego, jak my sobie radzimy ze sztormami i co robimy na takich ogromnych trasach i tak dalej. Ja bym chciał w ogóle z tego osobny odcinek zrobić. Generalnie to my aktywnie nawigujemy pogodę, czyli znajdujemy prognozy tak, żeby znajdować sobie taką pogodę, która nam pasuje. Wiem, że to brzmi trochę jak czary-mary, ale uwierzcie mi, że w dzisiejszych czasach, z dzisiejszą technologią i tak dalej, to wcale nie jest czary-mary. Ale o tym będzie odcinek. Obiecuję. Robimy. Robimy. Naprawdę, słuchajcie, mamy naprawdę potąd roboty teraz, bo przy tego, że i remont poli, i vlogi, i praca zawodowa, i dzieci, i wszystko, więc generalnie jak możemy. No właśnie, bo nie dość, że otworzyliśmy ten nowy kanał, ten polski, na którym nas teraz oglądacie, oprócz tego angielskiego, który sobie istniał już tam od lat, to jeszcze otworzyliśmy ten nasz, sformalizowaliśmy oficjalnie ten nasz
biznes konsultingowy, jeśli chodzi o doradzanie ludziom przy wyborze i zakupie jachtu i sprzętu na jacht i tak dalej, i tak dalej. I między innymi właśnie na Saint Martin znaleźliśmy się dlatego, że pomagaliśmy jednej łódce przy pewnej sprawie technicznej, tak? No, więc to też była taka śmieszna historia. Znaczy śmieszna, no bardzo fajna, no też ciekawe doświadczenie. No i doświadczenie. Tak też zostaliśmy na Saint Martin, bo pytacie się też, czy zapraszamy na jacht do nas, na rejsy i faktycznie przez pierwsze lata rejsy pomogły nam przede wszystkim spłacić w ogóle też część kredytu, pożyczek i faktycznie robiliśmy parę razy w roku rejsy. Ale przez pandemię praktycznie nic nie robiliśmy, tak? Bo było wszystko, no generalnie wiecie, jaka była kwestia z tymi zlotami, wszystko było takie. Chociaż oczywiście było tak, że w praktyce było, to lepiej to wyglądało niż w mediach, tak. No tak. Ale oczywiście też było, nie do końca było wiadomo, na przykład mieliśmy i wreszcie na Saint Martin, to było miejsce, gdzie spokojnie mogliśmy zaprosić dwa razy ekipy na jacht. I właśnie jedna ekipa, nawet pan też Bartek, oni byli z Guadalupy przebukowane tak, były loty. Przekierowaliśmy ich, bo tam już na Guadalupie się coś pokręciło. Tak, a my już stwierdziliśmy, że nie będziemy z Saint Martin wyjeżdżać i okazało się, że mieliśmy wtedy dwa rejsy i właśnie to były dwie rodziny, które myślały właśnie, żeby rozważały. No i jedna rodzina już w ogóle tak, tylko to jest nasz kolejny na tej lufie, co wam mówiłem a propos dzielenia się tym naszym doświadczeniem i dawania tego, że tak powiem, w świat, to ten nasz cały biznes konsultingowy, to doradzanie, polega między innymi na tym, że jak już komuś, że tak powiem, dojdziemy wspólnie z tą rodziną, czy z tym człowiekiem do wniosku, że tak, to jest łódka dla nich, mogą spróbować coś takiego, że powinni iść tą drogą, to jako taki jeden z ostatnich kroków przed decyzją ostateczną zakupienia jej, sugerujemy, żeby wyczarterowali łódkę na 2-3-4 tygodnie, żeby poczuli na własnej skórze, jak to jest, jak to wygląda, bo my możemy siedzieć tydzień i nawijać im, jak to wygląda, ale to i tak nie jest to samo, jak wzięcie w tym udziału, tak? No i mamy od czasu do czasu właśnie takie rodziny najczęściej, które próbują się przetestować właśnie w takich nowych warunkach. No i fajnie, bo tym razem właśnie przyjechała taka nowa rodzina, bardzo fajni ludzie. Nawet nie wiem, czy damy tutaj kawałeczek, nie, może innym razem damy kawałeczek wywiadu z nimi, w którym mówią właśnie o tym, jak przyjechali byli i przynajmniej ta część piękna związku była lekko sceptyczna do tego całego pomysłu, ale jak popływała 2 tygodnie, jak zobaczyła, jak czują się dzieciaki, jak ona się czuje, jak czuje się jej mąż, to nagle się okazało, że naprawdę wyjeżdżała już dość mocno z drugiej strony skali, tak? A za miesiąc okazało się, że już aktywnie zaczęli szukać łódki, no, i 2 miesiące później, z tego co wiem, chyba 2 miesiące no, później. No oni nie próżnowali, oni tak, faktycznie nie próżnowali. Wzięli się od razu oni jak się zdecydowali, to było pozamiatane. Teraz w ogóle nas denerwują, bo regularnie nam wysyłają zdjęcia z jachtu, a my teraz jesteśmy z Bahamów. Zlądowani. Tak. No. Ale nie, żeby nie było. No, my w ogóle się strasznie cieszymy tą zimą. Jest to dla nas totalna egzotyka i fun i w ogóle nam to nie przeszkadza. Jedyne, co nam trochę przeszkadza, to jest to, że o 4 jest ciemno. Ale a propos tego właśnie przyjazdu do nas, to nie trzeba chcieć mieszkać na łódce, żeby do nas przyjechać. Będziemy zapraszać do nas raz na jakiś czas, jak tylko Repoli wróci na wodę. Nawet już jakieś pierwsze bookingi powstały już na święta. No tak, niektórzy nawet sprzed lat się tam zareaktywowali. Tyle dostaliśmy też maili, że po prostu doszliśmy do wniosku, że czas właśnie już coś zaplanować. Zresztą wiecie, nie wiem, czy niektórzy może wiedzą, ale my pan też jak w Szczecinie jacht stał w ogóle w totalnym masakrze, no to tak dużo w ogóle już zabukowanych mieliśmy rejsów na rok z góry i to pozwoliło nam dokończyć remont wtedy, tak? Dokładnie, więc dokładnie. Było, to było takie wariactwo, to przysporzyło nam sporo stresu, żeby skończyć jacht i zdążyć na czas, przyjechać na Karaiby, ale no udało się, to też nas motywowało, tak? Teraz nie mamy takiego, można powiedzieć, motywatora, takiego ciśnienia, no w ogóle tak. Nie mamy. Tak, znaczy ciśnienie jest takie, żeby już czasowe. Zimę nie zostać. Tak, to no nie, tego nie możemy sobie pozwolić. No. Ale coś chciałem powiedzieć, kurczę, a propos tych rejsów. Aha, że troszeczkę dla tych, którzy nas tam gdzieś śledzili i może byli nawet u nas, troszeczkę zmieniliśmy formę, już tak nie ganiamy jak szaleni. Nie robimy takich turystycznych rejsów. Zresztą nigdy do końca nie robiliśmy takich instagramowych rejsów na zasadzie, że dwie miejscówki dziennie odhaczone.
tylko staraliśmy się postać dzień, dwa, może trzy, cztery nawet w jednym miejscu, żeby tak troszeczkę osiąść i wsiąknąć w to, co się dzieje faktycznie lokalnie, a nie tylko po prostu strzelić fotkę i lecieć dalej. To teraz chcemy to posunąć jeszcze o krok dalej i naprawdę już teraz wiosną, gdy robiliśmy te rejsy zeszłego roku, to one miały taki charakter bardziej tego, że zapraszamy kogoś do naszego życia i pokazujemy, jak da się żyć na łódce, jak to się na spokojnie, fajnie wiedzie, bez żadnego pośpiechu, właśnie nie, żeby nakręcić tych miejscówek, tylko właśnie, żeby wsiąknąć, doświadczyć na spokojnie, popróbować sobie różnych rzeczy w tym samym miejscu, poznać ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dla nas ważne. I jeszcze fajna rzecz nam się udała tuż przed pandemią, bo już wiele z was pytało o to, jak my to robimy, że my tak się lubimy i nie gryziemy się po tylu latach. No więc szybko zdementuję, że dalej się gryziemy, zdarza nam się, ale tak, bardzo żeśmy się pokochali, nie na początku, tylko w trakcie, rozwiązując między innymi dużo rzeczy swoim własnym samorozwojem, bo szczerze wierzymy, już teraz jesteśmy świadomi tego. W ogóle szamański DJ, nie wiem jak przeszedłeś z tematu rejsu, szamański DJ. Więc to jest tak, że dzięki temu naszemu samorozwojowi jesteśmy te 10 lat razem i coraz bardziej nam jest fajnie ze sobą, a nie odwrotnie, tak? Nigdy u nas nie było motyli, myśmy wskoczyli do związku takiego śmiesznego, kiedy po paru miesiącach stwierdziliśmy, że Jezu, co tu się dzieje w ogóle, nie? Pozabijamy się, jak tak będzie dalej, więc musimy coś z tym zrobić. No i zaczęliśmy coś z tym robić. No i dzięki tej naszej ścieżce byliśmy u różnych bardzo fajnych nauczycieli na świecie, między innymi... No dobra, nie będę teraz wymieniał, bo zrobimy o tym osobny odcinek. No właśnie, Kogelmogel dzisiaj. Podobno ale... w Chinach jest Kogelmogel 4, dobra, to my zrobimy Kogelmogel 5, kochanie. Ale do czego zmierzam? Bo ja mam zawsze problem ze zmierzeniem do punktu. Punkt jest taki, że udało nam się zrobić taki rejs właśnie z warsztatami takiego lekkiego samorozwoju, trochę z elementami tantry i tak dalej, i tak dalej. I mieliśmy i parę, i singli na tym rejsie i to bardzo fajnie wyszło z tego, co pamiętam. Tak? Dobrze gadam? No tak, tak. No, kiwaj głową, bo kurczę, ja tu reklamuję. Nie, bo jak ty się mnie pytasz, to tak zastanawiam się, czy ty pamiętasz, to dlatego. Nie, no ja chciałem, żebyś tutaj wiesz. Tak, oczywiście, że tak, wspaniały był rejs. No, super, teraz dobrze była gadasz. Była yoga i medytacje, różne bardzo fajne. I różne inne praktyki. I też małżeńskie fajne. Różne takie. Takie fajne no, rzeczy. No. Kochanie, myślę, że wiele osób pyta o techniczne rzeczy. To nie gada tak. O jakichś tantrze i różnych sprawach, bo to miało być w innym odcinku długim i znowu będzie. Po prostu będzie. Zostało to po łebkach, więc remont, tak? Remont jest to właśnie, temat pojechaliśmy... przede wszystkim roku 2021. No i teraz 2022. No tak, więc proszę tutaj... Więc co? Popłynęliśmy do tego Gdańska i po to właśnie, żeby zrobić remont. No więc parę dni po tym, jak przypłynęliśmy do Gdańska, no chwilę tam osiedliśmy, pojedliśmy w cudnych restauracjach gdańskich i tak dalej, i tak dalej. Bardzo nam się mega spodobało znowu w Gdańsku. I potem co? Dźwig. O matko, musisz to zobaczyć. Ania, uwaga, teraz Ania pokazuje, jak to wyglądało. Masakra, 20 metrów w górę nasz dom fruwał nad masztami innych łódek. Po prostu, nie no, nasz dom wisi na włosku, po prostu. No i udało się, dom jest w jednym kawałku, natomiast później niestety odkryliśmy parę nieprzyjemnych sytuacji, to znaczy jedną konkretną, tak, okazało się, że przez te ileś lat łódka nie była prawidłowo zabezpieczona barierą osmozową, antyosmozową, epoksydową i wdarła się osmoza. Ci, co nie wiedzą, co to jest krótko mówiąc przesiąkanie wody przez epoksydową, przez żelkot, przez kadłub i mimo, że wydaje wam się, że to jest kawał plastiku i to nigdy w życiu nie przesiąknie wodą, to jednak jak coś zamoczysz na ileś lat i cały czas stoi w wodzie pod ciśnieniem, to w końcu przez te mikroskopijne dziureczki tam coś się zaczyna wdzierać, tak? No i mieliśmy wilgotny kadłub w środku, krótko mówiąc, więc no i niestety coś takiego wymaga dość inwazyjnej naprawy i ta naprawa zajęła nam na dzień dobry parę miesięcy. De facto skończyliśmy ją dopiero chyba ze 2 miesiące temu, tak uczciwie, ten cały dół. No więc mogliśmy to pośpieszyć, ale w którymś momencie we wrześniu doszliśmy do wniosku, że nie róbmy sobie ciśnienia, pobędziemy jeszcze tutaj w Polsce. Śnieg, zima to jest też fajna egzotyka dla naszych dzieciaków, które raz w życiu tylko jeździły na nartach, więc będzie fajnie, bo sobie to spróbują jeszcze raz. My pobędziemy teraz spokojnie z rodzinką. Poznamy tych ludzi, których chcieliśmy poznać, może parę projektów różnych ciekawych odpalimy, no i wreszcie zrobimy na łódce te wszystkie rzeczy, które zawsze chcieliśmy zrobić. No i co? Idąc prosto w to, co się dzieje?
Z łódką. Z łódką. A, moment, we wrześniu jeszcze zdążyliśmy z tego wszystkiego wyskoczyć i z tej naszej nowej firmy konsultingowej zabrać dwa duże katamarany, przeprowadzić z Gdańska do Cannes na festiwal jachtowy, na boat show w Cannes. No i tam też przy okazji, żeśmy parę fajnych rozmów odbyli z różnymi klientami. Tam przede wszystkim zrobiliśmy tury jachtów, które też teraz w momencie edytujemy i pokazujemy. Też dla naszych klientów, którzy chcieliby zobaczyć po prostu takie prywatne wideo i z naszą analizą, ekspertyzą. No i tak, no to i tam też mieliśmy sporo spotkań z klientami, którzy chcą kupić jachty, a propos właśnie doradztwa im, więc bardzo fajny tydzień, że właściwie miesiąc się zeszło łącznie z tym przeprowadzeniem jachtu. No i teraz chcielibyśmy, no tak, bo to był drugi raz, jakbyśmy w Cannes, ja byłam rok wcześniej, sama byłam z Adamem, ty Bartek teraz był również z nami w trójkę, więc to było w ogóle super. Ja płynąłem 21-metrowym katamaranem, a Adam obok płynął 24-metrowym katamaranem. 70 i 80 stóp, tak. Może bardziej tak w środowisku żeglarskim. I tak później spojrzeliśmy na licznik, szczerze mówiąc, rzuciliśmy się w temat, bo trzeba było to zrobić szybko i zgrabnie, i później spojrzeliśmy na licznik i obydwaj nakręciliśmy 3000 mil po drodze, więc Ja byłam fuksiarą, bo przyleciałam na Majorkę i tylko z Majorki przeleciałam ostatni. Ten fragment, gdzie już były wieloryby i delfiny, więc to no dobra. Koniec autoreklamy, wracamy do remontu. Rzuciliśmy się z powrotem do roboty, podjęliśmy już tą decyzję, że zostajemy na zimę, więc ciśnienie zeszło i mogliśmy spokojnie rozłożyć wszystkie tematy. No i co? I ten główny temat, który już widzieliście w ogóle na kanale, to jest ten plebiscyt, kto wygra, stary, dobry, śmierdzący diesel, czy nowy pseudoekologiczny elektryk, który jest cichutki i no, teoretycznie o nic oprócz paneli słonecznych nie chce, tak? No i ta dyskusja jeszcze się prowadzi, ale prowadzi się nie dlatego, że nie wiemy, co zrobić, tylko dlatego, że już raczej jesteśmy zdecydowani na elektryka, tylko teraz jeszcze generalnie prowadzimy rozmowy z różnymi producentami, żeby zobaczyć, gdzie najlepsze tutaj technicznie i no i oczywiście finansowo układ możemy wypracować, tak? Jest tu dużo ciekawych aspektów tej całej sprawy. Właśnie dzisiaj w ogóle zauważyłem jakąś niesamowitą dyskusję, która nagle wybuchła gdzieś tam na naszym kanale 3 tygodnie temu, której ja w ogóle nie zauważyłem. Więc o tym też zrobię odcinek i obiecuję, że niedługo. Mam już takie tablice fajne, plastikowe, będę ładnie malował i wam wszystko pokażę, o co chodzi z tą historią, z tym całym elektrykiem versus dieslem. Także do tego wrócimy. Co było jeszcze, decyzja duża? No to jest jeszcze nie podjęte. Przyznaję, że to jest jedna decyzja, na której cały czas wisimy, to jest czym pomalować dno. I dla tych z was, którzy nie kojarzą tematu, malowanie dna jest jednym z najbardziej kluczowych rzeczy w jachtach, dlatego że jeżeli spędzamy lata w ciepłych wodach, to wszystko rośnie jak zwariowane. To znaczy tam się robi totalnie swój własny ekosystem, dżungla i tak dalej. Gdybyśmy nie mieli tego pomalowanego tak zwanym antyfoulingiem, czyli farbą antyporostową, to no, generalnie w ciągu kilku dni już mamy dżunglę powoli, nie? A w ciągu kilku tygodni łódka się staje nieruchawa. Więc to jest no, jeden z najbardziej kluczowych elementów tego, żeby się przygotować na dłuższą podróż, szczególnie w tereny ciepłowodne. A dzień dzisiaj nie pływamy. Dobra. Co jest? Dach nowy. Już jest. Uwaga, teraz będzie B-roll. Dach tak? nowy. Będzie robimy. Tak, pokażemy jak, jak wkładamy nowy dach. Tak. Tak, tak. Jest hit. Naprawdę jest hit. Ci, którzy widzieli łódkę z bliska albo byli na niej bez dachu, zobaczą, jaki to jest teraz luksus. Luksus oczywiście kosztował 200 kg wagi, ale ktoś to przeżyje. Wnętrze kompletnie, znaczy kompletnie, nie kompletnie, bo dużo tapicerka i w ogóle meble są fajne i tak dalej. Robimy tam leciutkie odświeżanie, no i kuchnię trochę robimy porządków. Będą nowe meble faktycznie, no i podłoga, o jest, ta podłoga będzie nowa, no. Więc wnętrze taki. No i podmalowujemy oczywiście odświeżanie tych elementów, które są malowane, ściany i sufity. Znaczy ściany, tam nie ma za dużo ścian. I co? To co? Co? Plany na 2022, tak? Tak. Czyli co dalej, tak? Kiedy wracamy na wodę, tak? O to pytacie. Kiedy już nie możecie się doczekać vlogów też z poli. My generalnie teraz jest taki moment, że nie pracujemy na jachcie jako tako, bo tam kończyliśmy tę pracę jeszcze z kadłubem, i więc dopiero dziś koło marca, kochanie, tak? Gdzieś wrócimy do Gdańska.
Tak. No, i tam już będziemy wtedy... Jeśli pozwolisz, to tylko chciałem nawiązać do tego, że przecież nie pracujemy na łódce. Tak, nie pracujemy za dużo na łódce. Mamy teraz taką szkieletową ekipę, która tam popycha pewne rzeczy, które da się robić przy tej temperaturze, a my generalnie siedzimy właściwie tutaj, siedzimy w komputerach, składamy zamówienia, robimy, badamy, co jeszcze chcemy zmienić, tak, jakie części wybrać i projektujemy, tak? To znaczy Adam tu głównie nam pomaga z projektowaniem. Tutaj pokażę wam chwileczkę dzisiaj, jak żeśmy projektowali tę kotwicę nową. To też jest duża zmiana. I także tutaj dużo takiej roboty poza za kulisami, tak? Że właściwie nie widać, że coś się dzieje na łódce, ale tak naprawdę dużo się dzieje, bo wtedy nagle hurtowo się to zadzieje, za chwilę tam powstanie fizycznie, się zmaterializuje. No tak, i dopiero gdzieś w marcu, jak już to się cieplej zrobi i będziemy mogli tam po prostu ruszyć fizycznie, no to już wtedy na stałe będziemy po prostu cisnąć, żeby po prostu jak najszybciej to wszystko skończyć i wtedy to takie mnóstwo takich drobnych też prac, o których nawet nie mówimy tutaj, tak, ale to wszystko zajmuje czas, tak, i więc myślę, że od połowy marca już będziemy pewnie na stałe w Gdańsku większość czasu, żeby w czerwcu, lipcu, tak, no bądźmy optymistami tutaj, optymistami, pesymistami, wariant taki realistyczny jest, także lipiec, jak tylko po prostu to wszystko skończymy, stwierdziliśmy, że chcemy popłynąć do Skandynawii, chociaż na chwilę, żeby chociaż tam liznąć temat, popłynąć na Balary. Skończyło nam się 30 minut i wyłączył się aparat, no więc wyrżnęło nas, nie wiem. Byliśmy na Balarach. Byliśmy na Balarach, właśnie przeglądałem, dobra, żeby nie przeciągać, więc tak, więc Balary i Cannes. Chcemy popłynąć trzeci raz, być w Cannes, tak? Nie tylko turystycznie, ale jako firma doradcza. Chcemy tam jak zwykle trochę fajnych kontaktów nawiązać, pomóc ludziom wybrać takie łódki, żeby im służyły fajnie. Tak, tak. I potem co? I no potem, Madeira? Tak, Kanary. W kierunku Kanarów, bo Kanary to jest taka baza startowa przez Atlantyk i tam można przede wszystkim zrobić dobre zakupy i no to już jest taki start, tak? Taki po drodze co? Wyspy Zielonego Przylądka, tak? Bo nie po drodze, tylko po Kanarach. Jak wystartujemy na transatlantyk, to mamy nadzieję, że uda nam się wystartować z takim zapasem, tak to planujemy, żeby nie mieć na zakładkę nic i na spokojnie, żebyśmy mieli ten miesiąc na trasę, która normalnie zajmuje 2 tygodnie nam, żebyśmy mogli faktycznie mieć po pierwsze zapas, żeby się nie stresować, a po drugie, żeby właśnie na parę dni wjechać na Wyspy Zielonego Przylądka wreszcie, bo one są w takim miejscu, gdzie no nie da się po prostu odwiedzić ich w drugą stronę jadąc, bo musielibyśmy płynąć pod prąd i pod wiatr, bo Atlantyk tak z grubsza wygląda tak, że kręcimy się w kółko, tak? Czyli jak płyniemy na wschód, to płyniemy górą powyżej 30 równoleżnika, jak płyniemy na zachód, to płyniemy poniżej 20, żeby być w Passatach i wtedy jest wygodna jazda, tak. Bo cały czas jest mniej więcej z wiatrem. Dobra. No i w związku z tym na pewno też będziemy zbierać ekipę na Atlantyk, tak? Tak, bo o tyle, o ile wszystkie inne rejsy są takie trochę w powietrzu, nie wiadomo kiedy, dokładnie gdzie i co i tak dalej. Oczywiście jak macie ochotę do nas dołączyć, to jeżeli się zgłosicie parę dni przed faktem i jesteście gotowi na taki ad hoc szaleńczy wyjazd, to zapraszamy na takie różne propozycje. Natomiast akurat ten transatlantyk jest związany z tym, z końcem sezonu huraganowego, więc on już jest, jakby to powiedzieć, zacementowany w kalendarzu. Czyli krótko mówiąc, w drugiej połowie listopada ruszamy i zajeżdżamy gdzieś w połowie grudnia na Karaiby. Więc tych wilków morskich, którym się marzy coś takiego, zapraszamy, i nie tylko wilków morskich, ale generalnie tym, którym się marzy. No, a potem co? To plany takie mamy, że chcielibyśmy posiedzieć parę miesięcy na Karaibach, gdzieś koło marca, przeskoczyć na Bahamy. Byliśmy już 3 razy na Bahamach, ale zawsze to było tak troszkę za krótko, żeby tam trochę się bardziej jeszcze rozkoszować wszystkimi tymi takimi dzikimi miejscami, totalnie bez cywilizacji. A dalej to już nie będziemy planować, bo i tak już ten plan jest bardzo obfity, a po drodze jeszcze wszystko może się zmienić, jak to z nami. No i jak to z nami, jak to z sytuacją na świecie też. Także, no właśnie. Także już nieraz musieliśmy modyfikować swoje plany w związku z tym, że coś tam się pokitrało no na jednej czy drugiej wyspie. No i tak do wakacji też chcielibyśmy dzielić się z wami tymi vlogami, po pierwsze z remontu. Jak już będziemy w marcu, kwietniu, to będziemy wtedy więcej takich już napoli technicznych, co tam się dzieje, bo teraz to możemy, trochę Bartek może nakręcić takich tutaj filmów, ale przede wszystkim na łódce, na placu boju, plus, żeby nie było tak trochę nudno czasami
mi trochę tego turkusu, bo nagrywaliśmy sporo rzeczy przez ostatni właściwie rok, a tyle się działo różnych historii, że po prostu nawet jak raz w tygodniu się publikuje vloga, to nawet nie da się tego materiału po prostu wykorzystać. Nie i tego szans. I tego potem miałam jeszcze te różne historie, tu Atlantyk, tu jakieś remonty, no i po prostu... No, a my jesteśmy tak, że edytujemy to sami, głównie ja. I co? I chcielibyśmy od wakacji, jak już wypłyniemy z Poli, z Gdańska, być po prostu na bieżąco. I to już jest moja już taka, tutaj to jest moje marzenie edytorskie, że chciałabym, żeby to wszystko szło już po kolei. Znaczy, i trzymajcie kciuki, bądźcie cierpliwi, ale mam nadzieję, że za to będzie fajnie, bo powiem wam, że jak edytuję te vlogi sprzed roku, to w ogóle sprawia mi to wiele przyjemności. Też widać po dzieciach, jak się zmieniły przez rok. Niektóre rzeczy nawet nie oglądaliśmy nigdy, więc naprawdę dużo fajnych historii będzie, fajnych przygód różnych, jakichś takich i strasznych, i mniej strasznych, śmiesznych, bo mieliśmy sporo znajomych. I mniej śmiesznych. I jeszcze super śmiesznych, więc naprawdę jest co oglądać. Będzie, aż się znudzicie. Oby nie. No to co? Dobra. Było Magdzie Gessler? Chyba było, ale to w poprzednim pliku, który się skasował. Słuchajcie, bo jest akcja. Bo okazuje się, że Anka... znaczy nie, wczoraj Magda Gessler opublikowała swoje zdjęcie w takich fajnych okularach. Uwaga, pokazujemy. I okazało się, że Anka ma takie zdjęcie dokładnie na plaży zrobione, nie wiem, z rok temu, czy coś takiego. I teraz się śmiejemy, że Magda Gessler podpatrzyła Ankę. A to wszystko dlatego, więc... że my nie obserwujemy Magdy Gessler, tak, żeby dokładnie. Nie było. Tylko, że w ostatnim vlogu, który był publikowany, opowiada, ja wspominałam, jak to a propos afrodyzjaków, że facet nie może obiadać się, bo potem jest ociężały. Jak to ty powiedziałeś? Że to ociężały traci w seksie. Jurność. Traci jurność. Jurność. Słowo. Więc tak, więc nie wiem, ja kupiłam te okulary już rok temu, już było wiele zdjęć na Instagramie z tymi okularami, więc no... Więc żeby nie było, copyright by Anka Dawidowska. Tak jest. Słuchajcie, do dobra. No i a ja tylko chciałem jeszcze na koniec powiedzieć tyle, że jesteśmy wam cholernie wdzięczni za ten ruch, za te komentarze, za to, że oglądacie, za to, że się mega angażujecie. Widzimy to w statystykach, jak długo oglądacie, jak dużo oglądacie. No nigdy się nie spodziewaliśmy takiego odbioru, że w ciągu pierwszych 2 tygodni kanału zrobimy 1 000 000 wyświetleń, no to jest szał w papciach. Teraz troszeczkę w święta lekko przysiadło, chyba wszyscy siedzieli przy stole, ale bardzo teraz dobrze. Widzimy dzisiaj znowu tam ostro w górę idziemy, więc fajnie, super, dziękujemy. I idąc też tym tropem, chcę powiedzieć, że czytam wszystko, odpisuję na tyle, ile jestem w stanie, ale już mamy parę tysięcy komentarzy, nie jestem w stanie na wszystko odpowiedzieć, ale czytam wszystko i biorę ja to pod uwagę. Czytam, tak, było. Ania też czyta, może nie wszystko, tak. Ale robię listę tych pytań, które są najciekawsze, często się powtarzają i tak dalej, i tak dalej. I obiecuję, że sukcesywnie będziemy to odkopywać i odpowiadać wam w Q&A. Także oglądajcie Q&A i chyba zrobimy już tradycję z tego, że co niedzielę po prostu będziemy wypuszczać Q&A. No nie wiem, niedziela może gadający, taki gadający ten odcinek. Gadu-gadu. A też gadu-gadu. Jest parę fajnych gadu-gadu jeszcze z łódki, więc... Tak, tak, żeby nie było nudy. Szykujcie się. Szykujcie się. Nie tylko tutaj w tych fotelach podlaskich, ale też na naszym dziobie. Dobra. Na najpiękniejszym dobra, miejscu świata. Słuchaj, bo nawinęliśmy już tyle makaronu na uszy, że po prostu ociekają ludzie chyba od makaronu. Tak, znowu klisza pęknie. Kochani, subskrybujcie. Bardzo dziękujemy. I życzymy wam wszelkiej pomyślności, zdrowia w nowym roku i dalej. Również życzymy wam wiele miłości i takiej lekkości w byciu. I co? I pozostańcie z nami. Trzymajcie się. Pa. Nie powiedzieliśmy newsletterze. To już jest koniec. Pa, kochani. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oh, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, I can feel it coming. Oh, Lord.
Again on Sunday. You guys, I'm going to tell you, we see you every week. You guys are the best. Thank you so very much. Mama, abre a consciência, deixa os filhos a crescer.